Przed paru laty w Warszawie otworzono Centrum Nauki Kopernik. Część z tej wystawy, ogromne pieniądze, część z tej wystawy dotycząca nauk ścisłych, fizyki, chemii, jest podobno sensowna i coś tam z tej nauki pokazuje. Ale nikt wcześniej nie powiedział nam, a sądzę, że nikt z Państwa tam nie był, że jest również dział dotyczący gorszenia naszych dzieci, naszych wnuków. Ten dział jest, nazwałem później, budkę porno imienia Lewej Starowicz. Chodzi o to, że to jest taka budka podobna do budki telefonicznej, do której dzieci miały możliwość i powód, żeby wchodzić, i w tej budce można naciskać jakieś organy, osobno męskie, osobno żeńskie, i dowiadywać się w słuchawkach, jaka jest reakcja na naciskanie tych organów. Więc czy pisiaka, czy piersi, czy coś w tym rodzaju. I w ten sposób uczy się dzieci, no bardzo nieletnie, no takiej wstępu do pornografii. To, co później mogą sobie zobaczyć w internecie, ale już w Centrum Nauki zostało to rozpoczęte. Ten dział był bardzo promowany przez tak zwaną HGW, czyli przez nieszczęście nam ciągle panującą, dzięki lenistwu wielu z Państwa, nie została ona wyrzucona ze stanowiska prezydenta Warszawy. Otóż ona tam promowała i była w tym dziale. Ja nie wiedziałem, oczywiście tam nigdy nie byłem, ale dowiedziałem się później, że poza tą budką imienia Lewej Starowicz jest tam również tak zwany Car of Love, czy też Car of Love, wszystko jedno. Mianowicie taki w kształcie samochodziku, ja może zacytuję, żeby być dosłownym. Jest to miejsce, przypominam, eksponat w Centrum Nauki Kopernik. Jest to stylizowany na samochód, do którego zaprasza wielki napis Car of Love. Ja myślę, że to jest jednak car, a nie kar, no ale mniejsza z tym. Jest tam napis Seks na tylnym siedzeniu. Wsiądź do samochodu i wyrusz podróż do świata seksu. Otóż w innym tekście, który nie mam w tej chwili przed oczami, ale na mojej stronie, czyli dakowski.pl, są nazwiska tych osób, które ten Car of Love i to zachęcanie dzieci do seksu na tylnym siedzeniu od strony naukowej poparły. Była tam między innymi jedna z ex-żon Jana Lityńskiego, która, nie pamiętam kim jest z zawodu, ale która właśnie poparła od strony, za przeproszeniem, naukowej to maczanki na tylnym siedzeniu. Był też któryś z takich wyjątkowo, za przeproszeniem, postępowych księży. Nie wiem, czy on jest jeszcze w kościele, czy zrzucił sutannę, bo który z nich to w ogóle zrzucił sutannę i zmienił nazwisko z takich zboczeńców, którzy kiedyś byli w kościele. Jest cztery osoby, co po nazwisku podała mi wicedyrektor tego Centrum Nauki Kopernik. Ja to umieściłem na stronie. Mogą sobie Państwo na stronie zobaczyć, kto popierał te promowanie pedofilii i maczanek na tylnym siedzeniu samochodu. Otóż, kiedy wybuchła awantura, gdzieś miesiąc temu, ona została trochę przyciszona przez ten szturm na bluźnierstwa w Zamku Ujazdowskim, dostałem wiadomość, że tam przyczepiono taką karteczkę, że to powyżej lat 12. Znaczy od 12 lat już każdy powinien posyłać tam dzieci, żeby się nauczyły macać na tylnym siedzeniu. W związku z tym zaproponowałem, no niestety tylko na swojej stronie, bo tam to nie jest zmieniona ta nazwa na razie, żeby to Centrum Nauki Kopernik zmienić na Centrum Nauk Krolopa. Krolop to był taki znany
pedofil ogólnopolski. Rodzice ku mojemu, naszemu przerażeniu, wiedząc, że to jest pedofil, on miał jakiś czerwony Mercedes, w którym te różne zbrodnie popełniał, między innymi, również w hotelach, posyłali dzieci, bo on miał jakiś chór chłopczyków, chór młodych dzieciaczków, które były przez niego tak niszczone. Jeden z tych niszczonych przez niego chłopaczków niedawno występował w TVN-ie, jest tam teraz jakimś celebrytą i opowiadał o tym, jak on właśnie miał, za przeproszeniem, romans z Krolopem, czyli po prostu Krolop go zgwałcił, mówiąc po polsku. I teraz jest tym celebrytą. Później, ponieważ został już wtedy w dzieciństwie zgwałcony przez tego potwora, no to później został takim męskim alfonsem i tym się chwali w TVN-ie. Na tym polega obecna antysztuka i na tym polegają TVN-y. Jedyna rzecz, którą Państwu radzę, to nie włączać, nie oglądać. A jak wygląda teraz Centrum Nauk Krolopa, nie wiem, bo na razie tam nie byłem. Natomiast różne ponure dowcipy na temat właśnie Krolopa, tego sławnego czerwonego Mercedesa, mogą Państwo znaleźć u mnie na stronie dakowski.pl i na wielu innych stronach, które to chętnie przedrukowują. Natomiast nie mamy dojścia do tak zwanej prasy oficjalnej, bo cała ta prasa czy telewizja oficjalna na te wszystkie rzeczy przymyka oczy. I to, co gorsze, od liberalnej do takiej, no powiedzmy sobie, pseudokatolickiej. I to, co gorsze również, od takich, którzy się mają za niezależnych, do takich, którzy się mają za Solidarność 2013. Już nie mówiąc o republikanach z telewizji Republika, którzy promują tylko swoje tematy i swoje sprawy. Więc sprawy Polski, sprawy Polaków w tej, w obecnej sytuacji mogą być poruszane tylko na tych kilku czy kilkudziesięciu stronach czy też portalach internetowych, patriotycznych. I radzę tam wchodzić i tam szukać prawdy o Polsce, prawdy o Kościele i prawdy o świecie. Z Panem Bogiem.